Witajcie w kolejnym odcinku Focus Build. Jestem w FF Sport. Po godzinach pracy, cisza, spokój. Nie ma nikogo, więc jest bezpiecznie. Pamiętajcie, stay at home. Na początek może coś, co ostatnio prezentowałem w filmie. To była nakładka na kierownicę, jeśli pamiętacie, Tremondi. Pokażę wam, jak to na oryginalnej kierownicy Sabelta będzie wyglądało. Tak będzie zamontowane. W tej formie wejdzie do środka, tam do auta. Pokażę wam cały układ wodny samochodu z tej strony. Zobaczcie, jakie ładne wentylatory. Podwójne oczywiście. Tutaj mamy zbiorniczek uzupełniający. W takim specjalnym uchwycie, który w razie dochowania tam się zerwie, są elastyczne przewody. Chłopacy tak to zrobili, żeby to najwyżej spadło tutaj na dół, żeby nie wyleciało w moją stronę. A tutaj mamy rury dochodzące do chłodnicy, a przed tą chłodnicą mamy zamontowany zbiornik paliwa. Podobnie jak w tamtym samochodzie też tak było wszystko porobione. No i tutaj bardzo fajna rzecz, to taka efektowna, o której wam wcześniej nie mówiłem. To jest zbiornik na olej, który jest takim zasobnikiem do oleju, do pompy, która tłoczy olej do silnika. Ponieważ ten silnik ma suchą misę olejową, czyli w misce olejowej teoretycznie oczywiście jest sucha, jest tam troszeczkę oleju, ale nie ma pompy, która jest napędzana z wału korbowego, tylko jest taka pompa mechaniczna, która jest napędzana paskiem. Ona jest tutaj obok. Zobaczcie, taka potężna pompa, tak jak hydrauliczna, stąd wychodzą przewody i te przewody idą do tyłu właśnie do tego zbiornika i tłoczony jest olej z tego zbiornika i natryskiwany bezpośrednio na cylindry, wtryskiwany na podpanewki wału korbowego, do góry, do głowicy, pod stałym ciśnieniem. Czyli nie zależy to tak bardzo od obrotów silnika, oczywiście to ciśnienie minimalnie spada, bo to są, ale zaworki potrafią utrzymać to ciśnienie w optymalnym poziomie, żeby ten silnik miał maksymalne smarowanie. Tutaj jeszcze nie mamy u góry założonej rurki, która będzie do takiej odmy, którą tutaj zamontujemy. A to jest przewód, jeden powrót, drugi powrót. Jednym przewodem powrotnym z silnika trafia olej, drugim przewodem trafia olej z odseparowanym powietrzem. A tutaj zasysa na dole z powrotem bezpośrednio do pompy, która wtryskuje to właśnie do silnika. Powiem wam jeszcze parę słów na temat układu wodnego, bo stąd wychodzi woda, a tutaj wpływa do bloku. Czerwona rurka oznacza to, że woda jest gorąca. Płynie do chłodnicy, a z chłodnicy wraca z tą niebieską opaską woda zimna. Tak to wygląda mniej więcej w Cosworthie. W Cosworthie woda w bloku płynie z jednego boku na drugi bok. Dlatego Cosworthy są tak zajebiste do robienia, do sportu, do przerabiania, ponieważ woda płynie z jednej strony na drugą stronę silnika, a nie płynie z przodu do tyłu, tak jak na przykład jest w głowicy Durateka. W Durateku woda płynie z przodu do tyłu i jest to problem, bo dystans tej wody jest 2 lub 2,5 razy dłuższy niż jakby płynęła z jednej strony na drugą. Dlaczego to jest takie ważne? Ważne jest to dlatego, że woda płynąc taki długi dystans w silniku, który ma temperaturę powyżej 100 stopni, o wiele bardziej się nagrzeje i te silniki nie mają tak zwanej wydajności cieplnej, czyli one się przegrzewają. W Cosworthie nie będzie takiego problemu, bo on się nie przegrzeje, bo ta woda płynie tylko przez dosłownie 2 sekundy z jednej strony na drugą i momentalnie wypływa do chłodnicy. Łatwiej ją schłodzić, tej wody też jest więcej, bo tych kanałów jest więcej. Przez to Cosworth ma tak zajebistą głowicę, zajebisty blok i w ogóle jest zajebistym silnikiem do sportu. Pamiętajcie, że to jest konstrukcja samochodu, przepraszam, to jest konstrukcja silnika z 1984 roku. Cosworth zrobił ten blok w roku 84 i od razu seryjnie włożył w niego 500 koni. Wychodziła taka Sierra RS500, która na ulicę miała 500-konny silnik. Tutaj z przodu mamy zamontowany już intercooler z przewodami.
Czyli intercooler, czyli jest to chłodnica powietrza. Pierwotnie mieliśmy mieć jeden wentylator, ale mamy dwa. Jeden, drugi. Wyjście jest tutaj tym czerwonym wężem. Czerwony wąż oznacza to, że jest ciepłe powietrze. Ciepłe powietrze jest podawane do intercoolera. Idzie z dołu do góry, ponieważ ciepłe powietrze zawsze się unosi ku górze, więc to jest naturalne przy tym intercoolerze. On jest też tak, jak zobaczycie z boku, on jest tak lekko pochylony, żeby powietrze ciepłe wyciągało z wentylatorów do góry. I to powietrze, które wchodzi tu z turbosprężarki, ono idzie do góry i zimne już schłodzone przez ten intercooler jest zasysane do kolektora sącego, a właściwie wtłaczane przez ciśnienie z turbiny. Przechodzi przez przepustnicę, wchodzi do kolektora sącego i wpada bezpośrednio do cylindrów. No i tam już pod ciśnieniem pomieszane z paliwem wybucha i to daje power temu silnikowi, czyli tak zwany ogień natłoki. Jeszcze parę słów na temat silnika. Nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym roku w poprzedniej serii Focus Build w mechanicznej pomarańczy pokazywałem Wam w jednym z pierwszych odcinków, jak ważne jest, co jest odlane na głowicy. To tutaj muszę Wam powiedzieć, że ten drugi silnik, który mam, ma tą samą głowicę. Zobaczcie, Smith & Jones, głowica Smith & Jones, czyli to jest głowica z tej samej firmy, która świetnie spisywała się w poprzednim sezonie w tamtym Focusie. Super rzecz. Jeszcze jedna z ciekawostek to jest filtr powietrza. Pewnie dziwicie się, dlaczego mamy taki filtr powietrza od Scani. Otóż udowodnione jest w motosporcie, że najlepiej filtrują i przepuszczają jednocześnie powietrze w największej ilości filtry papierowe. Takie jednorazowe filtry papierowe. To samo zastosowaliśmy u nas. Nie ma żadnego filtra KN-a, jakiegoś wydumanego innego filtra, tylko jest filtr papierowy, który po wyścigu będzie zdjęty i nie wyczyszczony, tylko po prostu wyrzucony i założony drugi. Przede wszystkim filtr papierowy świetnie filtruje wszystkie drobinki, pyłki i tak dalej. Te filtry KNA, które są bawełniane w jakichś oplotach, przy kolejnym myciu, czyszczeniu i tak dalej, one tracą swoje walory. Ta bawełna się zbija, robią się mikrodziurki, które przepuszczają jakieś delikatne pyły, a te delikatne pyły potem uszkadzają łopatki wirnika w turbinie. Więc tylko i wyłącznie profesjonalnie w mistrzostwach świata, w mistrzostwach Europy stosuje się filtry papierowe. Z tej drugiej strony silnika, od strony turbiny, pokazywałem Wam Airfresh i jego działanie i rurki. A tutaj jest taki słynny zawór, który większość ludzi, którzy mają samochody z turbiną, wiedzą, co to jest wastegate. Wastegate to jest taki zawór, który robi taki charakterystyczny dźwięk. W rallycrossie też ten dźwięk jest inny niż w tych samochodach na ulicę. Inaczej wastegate działa w silniku boxera w Subaru, inaczej wastegate działa w Porsche Turbo, inaczej wastegate działa w takim silniku rzędowym jak tutaj, takim wysilonym. Inaczej działa, chodzi mi o jego dźwięk. Jego dźwięk jest po prostu inny, bo zasada działania jest bardzo podobna. Tutaj mamy dwie rurki, które sterują tym zaworem, który tutaj tym otworem będzie wypuszczał, to będzie przekręcone, o, bo to się przekręciło mi, który będzie wypuszczał spaliny do wydechu, czyli jak będzie za duża energia spalin, to one przez wastegate będą wyrzucane do wydechu. I co ciekawe, wyobraźcie sobie, że tym wastegate'em steruje oczywiście komputer, ale bezpośrednią regulacją, czyli tu wpuszczaniem ciśnienia i wypuszczaniem lub ewentualnie wpuszczaniem podciśnienia, steruje tym układ wtryskiwaczy, normalnych wtrysków. Mamy tu dwa wtryskiwacze, które są połączone w listwy sterujące i te dwa wtryskiwacze sterują po prostu wastegate'em. One otwierają to ciśnienie i je zamykają. Dlaczego wtryskiwacze? Dlatego, że wtryskiwacz działa mega szybko, jest mega precyzyjny i działa otwórz, zamknij w ułamku sekundy, co daje ogromną sprawność działania tego wastegate'a. Kiedyś stosowało się jakieś elektrozawory, jakieś membranki i tak dalej, i tak dalej. One nie były wystarczająco szybkie. Teraz wtryskiwacze po
przerubieniu odpowiednim iglicy, która powoduje wtrysk paliwa na takie, które będą puszczały więcej powietrza, działają z taką prędkością, że ten wastegate właściwie zamyka się i otwiera kilkanaście razy w ciągu sekundy. Tutaj z tej strony mamy trzy rzeczy. Na podłużnicy mamy zbiorniczek, który jest odpowietrzeniem skrzyni biegów i jest też odpowietrzeniem przedniego mostu. Tutaj mamy zbiorniczki do hamulców, tylne, przednie, a ten trzeci zbiorniczek to jest zbiorniczek od sprzęgła. Tu na ścianie grodziowej mamy regulator ciśnienia paliwa, też specyficzny mechaniczny regulator. I z ciekawostek powiem Wam, że zawsze z paliwem są problemy przy budowaniu takich samochodów, przy przepuszczaniu przewodów, złączek w ścianach grodziowych i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to jest ważne? Jest to też czasami niebezpieczne, bo kiedy zrobi się złączki na ścianie grodziowej i na przykład urwie się poduszka od silnika, naciągnie się gdzieś przewód od paliwa, potrafi się to rozerwać i wtedy wycieka paliwo, a to jest strasznie niebezpieczne, szczególnie jeśli się to dzieje do kabiny kierowcy. Więc tutaj mamy zrobione, że przewody dochodzą bezpośrednio nam do regulatora, a regulator jest wmontowany w ścianę grodziową i z drugiej strony wychodzi nam też przewód, który wychodzi z regulatora. Czyli tutaj zobaczcie, jest to zrobione w takiej formie, że właściwie jest to mega bezpieczne, bo żeby to uszkodzić, żeby paliwo mogło się wydostać, to musielibyśmy rozerwać regulator. A on jest zrobiony z odlewu, jest bardzo mocny. Nie wiem, czy damy radę zobaczyć tylną belkę, ale oczywiście widzimy tutaj tylną belkę już z nowymi wahaczami. Teraz fajnie widać zawieszenie, ponieważ nie mamy koła założonego. Zobaczcie, to jest kopia zawieszenia z mechanicznej pomarańczy, czyli mamy dwa górne wahacze, które są połączone tutaj jakby centralnie, czyli on, to nie są równoległe wahacze, tylko jakby górny trójkątny wahacz. Te dwa wahacze tworzą trójkąt i trzy dolne wahacze. Dwa równoległe wahacze, pierwszy, drugi i jeden wahacz ciągniony. Powiem Wam, głupoto odporne, dobre w rallycrossie. Można się naprawdę opierać na innych samochodach przy tym zawieszeniu i żeby pogiąć te rury, to naprawdę trzeba nieźle przypierdolić. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Jak pewnie zauważyliście, ja tu jestem sam. Prosiłem o to, żeby być samemu, żeby nie stwarzać zagrożenia. Czyli zostań w warsztacie, ale jak zostajesz w tym warsztacie, to też nie twórz grupy ludzi. Zobaczcie, tu nikogo nie ma. Chłopacy pracują w ciągu dnia, a ja przyjechałem sobie wieczorkiem, żeby im przede wszystkim nie przeszkadzać. Co dalej z Focusem? No, budujemy go dalej, mimo tego, że wiemy, że koronawirus rządzi światem i że będzie ciężko nim wystąpić w kwietniu, to już możemy zapomnieć, bo zawody zostały odwołane. W maju też szczerze wątpię, powiem Wam. Myślę, że w maju się nie uda tego zrobić. Mamy trochę więcej czasu, ale mamy też przez to trochę problemów, bo nasz inżynier z Wielkiej Brytanii nie może przyjechać. Po pierwsze dlatego, że jest chory. Życzę Ci, Julian, zdrowia przede wszystkim. Żebyś jak najszybciej wyzdrowiał i żebyś mógł do nas przyjechać, żebyś mógł skończyć swoją część pracy, żebyś mógł go wystroić na kołach, bo bez ciebie nie damy rady. No chłopacy tutaj, Tomek i inni w FF Sport starają się, stają na rzęsach, chociaż muszę Wam powiedzieć, że koronawirus też dotknął trochę nas, bo nie możemy kupować niektórych rzeczy, bo M-Sport stoi, bo dwie fabryki w Wielkiej Brytanii też stoją, gdzie zamówiliśmy szybę czołową, taką specjalną szybę czołową, która się miała nie rysować, miała być z poliwęglanu, miała być wyprofilowana i tak dalej, i tak dalej. Jest zapłacona, jest wyprodukowana, a my nie możemy jej po prostu dostać, bo nikogo nie ma w fabryce poza cieciem, który pilnuje bramy i nikt jej nie wyśle. I koniec.
To samo jest z hamulcem ręcznym, który zamówiliśmy też pod ten samochód, tak jak jest dowódca, i też nie możemy go dostać. On jest w magazynie w UK, ale nikt go nie wyśle, bo nikt nie przychodzi tam do pracy. Także borykamy się z mnóstwem problemów. Oczywiście będę nagrywał kolejne odcinki, także nie martwcie się, dam wam znać, nawet jakby ten samochód miał nie wyjechać w sezonie, nawet jakby się coś wydarzyło, odwołali cały sezon, czy koronawirus trwał dalej, to tutaj chłopacy, dopóki będą żyli, to będą przy nim działali, bo to są prawdziwi pasjonaci motosportu, a ja też jestem prawdziwym pasjonatem motosportu i jakiś koronawirus nie będzie mi psuł frajdy z życia, bo żyje się raz. Tylko raz. I tym oto optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about.